Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec 2. Zanim zaczniemy kolejną misję, to takie dwie sprawy informacyjne. Pierwsza jest taka, że jak mogliście zobaczyć po pierwszym odcinku, że ja do tej gry nie byłem tak mocno przekonany, dużo narzekałem. Też nie wiedziałem, czy się sam do końca przekonam i będę w ogóle to kontynuował. No i jak trochę mi pomogliście, powiedzieliście mi co mogę, czy że mogę nawet chociażby obracać ten ekran, czy jakieś tam inne rzeczy mi wytłumaczyliście, to od razu zaczęło mi się tak trochę inaczej w to grać. Też nabrałem do tego trochę chęci, żeby właśnie też sobie te dalsze misje sprawdzić. No i przede wszystkim widziałem, że wam się podoba, bo tam też pojawił się fajny komentarz, żebym, jak będzie 50 łapek, to będę wrzucał kolejny film. Ja oczywiście nie będę się tego trzymał, jak już się na czas umówimy, to i tak będę to wrzucał. Ale też widziałem, że aż 100 łapek wbiliście, więc na pewno chcecie oglądać. Są ludzie za, są przeciw, wiadomo, tak jak zawsze. Jednym się ta gra podoba mniej, jednym więcej. Jedni sobie po prostu zagrali, przeszli, no i mieli odhaczone, innym po prostu się to nie spodobało tak samo jak mi i po prostu tą grę porzucili i nawet jej nie kupili z tego co widziałem, więc zdania są podzielone, no ale myślę, że tak zrobimy jeden odcinek na tydzień, wiadomo, bo w twierdzy tamtej mamy dużo rzeczy, dużo planów, dużo serii prowadzę, więc nie będę tą twierdzą nagle zasypywał, żebyście się też nie martwili, że ta twierdza nagle zastąpi tamtą. Tak oczywiście nie będzie, bo tamta jest najlepsza i zawsze taką pozostanie. A to będzie taki relaks, taka odskocznia trochę, jeden odcinek na tydzień będzie się pojawiał. No i tak jak mi też polecaliście, żebym poprzechodził sobie te tutaj szlaki takie szkoleniowe, czy jak to tam się nazywa, kampania szkoleniowa, to sobie tą przeszedłem i tą przeszedłem, tutaj tej trzeciej nawet nie zaczynałem. Więc teraz już jestem troszkę bardziej obeznany z tą grą, troszkę już mi to naprawdę się inaczej w to gra, więc sobie teraz zagramy kolejną misję. Misja druga, co my tutaj mamy w misji drugiej? Szczur w klatce tam było napisane. 3750 zł dla mnie, 6250 dla komputera. I ja jestem tutaj, czerwony i zielony jest tutaj. Aha, czyli on jest na wzgórzu, tak? Bo widzę, że tu jest jakieś zejście. Okej, czyli on ma przewagę terenu. No dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie i ja też mówię, ja też miałem takie nastawienie trochę do tamtej twierdzy przez to, że kiedyś jak miałem taki, jak byłem młodszy, to miałem takie coś, że jak coś mi się po prostu nie podoba, to mi się nie podoba i też nie mogłem się do niczego tak za bardzo przekonać, a teraz tak z biegiem czasu się to trochę zmieniło, więc mam teraz takie, na przykładzie serialu mogę wam powiedzieć, był serial Wikingowie, zapewne wielu z was widziało, bo to dość znany, popularny serial był i później wyszła jakaś taka druga część, można to powiedzieć, Wikingów, gdzie tam były wydarzenia 100 lat później. I na przykład też byłem do tego taki, jakbym zapewne był 10 lat temu w tym samym wieku, jak byłem, co próbowałem tą twierdzę, to bym pewnie nawet tego nie obejrzał, bym powiedział, że to nigdy nie będzie takie same. Ale teraz tak trochę też już człowiek inaczej na wszystko patrzy i wydaje mi się, że teraz, tak jak właśnie tamten serial sobie obejrzałem, tak mówię, że teraz może warto by było tej twierdzy może też dać szansę, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czy ja to mówię, że tylko za blisko nie postawiłem, żeby on tutaj nie było tak, że on mnie będzie strzelał, ale ja, żebym tutaj zaraz nie obrywał od niego. Twoje rozkazy, panie. Tak mówię, no z biegiem czasu mi się to trochę zmieniło, więc teraz też jak mi pomogliście, jak pewnie, może ja wtedy nawet zrobiłem tak, że jak tą twierdzę zagrałem, nie umiałem obrócić ekranu, nawet nie sprawdziłem, czy da się w ogóle to zrobić. No i młodszy to głupszy, wiadomo, więc jak teraz wiem, rozkazy, że można to panie zrobić, to od razu mi się inaczej gra, jak sobie mogę chociażby tak zrobić i teraz widzę lepiej, co tu się dzieje. Więc to naprawdę mi już dużo daje, już mi się coraz bardziej ta gra podoba i na przykład tak jak, czy może tutaj będzie pokazane, tak, zobaczcie, chociażby nawet to mi się bardzo podoba, że można sobie wejść na koszary i można to połączyć z murami, to są rzeczy, które naprawdę mi teraz się bardzo podobają i ta gra coraz bardziej mnie zachęca, ale z drugiej strony, no wiadomo, że tamten krzyżowiec tak samo jak tamten serial będzie najlepszy, a to można sobie zrobić właśnie taką odskocznię, w coś innego sobie zagrać, ale tamtego, no wiadomo, że nie przebije, więc tu myślę, że nie ma co się też martwić, bo na pewno będą osoby, które mogą pomyśleć, że zaraz ta twierdza zastąpi, bo już tak kiedyś było, jak tam inne boty zacząłem wrzucać. Nagle tutaj ja już przestanę wrzucać w ogóle te serie, które tam robiliśmy, więc nie, spokojnie, tak nie będzie. Dobra, ja tu gadam, a tutaj mnie zaraz jeszcze atakuje, mnie szczurek pokona, to by było w sumie śmieszne. Dobra, ile ja tam drwali postawiłem? 4. A to co to jest? To jest do przejęcia, czy to, że to jest szczurka? Dobra, to jego. Już myślałem, że to jakieś są te budynki do przejęcia. I jeszcze mam tylko jedną rzecz. Tak jak mi pomogliście i sprawiliście, że ta gra od razu stała się taka całkiem nawet i przyjemniejsza, jak mogę sobie poobracać i mnie nauczyliście tego, to jeszcze jest jedna rzecz, która mi bardzo przeszkadza. Mianowicie to jest to, że klika się prawym przyciskiem myszy. Lewym się zaznacza, ale jak chcę ich wysłać, to jest prawym przyciskiem myszy. I to mnie naprawdę drażni. Jestem tak nieprzyzwyczajony do tego. Jak jest jakaś opcja, czy można by było to zmienić, to bardzo by mi się to przydało.
Naprawdę powiem wam, że to mi tak trochę utrudnia. I jeszcze tak, obóz tajemników na pewno sobie postawię, bo w tej kampanii szkoleniowej w ogóle arabskimi jednostkami nie za bardzo grałem i nawet nie wiem, czy one są mocne, czy nie, więc chciałbym je też bardziej tutaj przetestować. Dobra, póki mam drewno, co ja tu mam? Browar, widzę, że tutaj jakieś rzeczy mam, to może jakiś browar też by się nam przydał. Patrzmy sobie, później też walniemy drewno, będę chciał na pewno więcej, bo z tego, co też zobaczyłem, tutaj jest tak dużo drewna potrzebne, tutaj tak wszystko jest drogie, tyle drewna potrzeba, że to jest masakra w porównaniu do tamtej twierdzy. Dobra, kamienia czy ja będę potrzebował? Chyba nie. Złota mam dużo, to zaraz coś nakupujemy. Czy ja mam jakieś... Aha, mogę sobie coś porobić. Dobra, to możemy porekrutować, tylko... No właśnie, to jest to. Klikam jednym, klikam drugim. Chcę, żebyście wychodzili i jakieś domki walniemy. Drewna w sumie mogę też dokupić. Atakują wojska szczura. Kupują wojskę szczura. No widzę właśnie, co tu ma za zamek ten szczur, to jeszcze chciałbym zobaczyć. Zamek jak zamek, nie wydaje się taki trudny do podbicia. Tutaj trochę łuczników ma. No na pewno będzie irytujące to, że on ma ten teren, więc ja pewnie jak będę tutaj podchodził, to on już będzie do mnie strzelał. To zapewne będzie irytujące. Knechci na rozkaz. Dobra, knechci, możecie też coś pomóc. Brakuje broni, panie. Ja tutaj wezmę tych jeszcze na Na wieży, żeby ramię, broń! pomagali. To on już mnie tu strzela. On Patrz, aż tutaj ma zasięg nawet. No właśnie, to jest to, że knechci, jeszcze nie wiem naprzód. jak daleko. Jak ten Panie. teren wykorzystać dobrze. Oni aż stąd mają zasięg tutaj, dobra. Rozkazy, Mocny panie. mają zasięg, nie Obsadzić powiem. strzelnicę! Tak, panie. Bym chciał jakieś warsztaty w takim razie. Mam trochę żelaza, więc myślę, że jakichś kuszników bym na pewno zrobił. Wiadomo, kusznicy, ulubiona jednostka, to trzeba robić. Mamy żelazo, to warto. Warsztat oblężniczy, no właśnie, ja wtedy szukałem jak wygląda ten warsztat, to jest to. A ja tam jakiegoś budynku szukałem jak cech inżynierów. Rozkazy? Ja będę potrzebował jakieś maszyny oblężnicze, ciężko mi będzie tutaj chyba machinami oblężniczymi coś robić, jak ja zanim tutaj podjadę, to on mnie pewnie wystrzela. Z jednej strony to chyba nie jest takie opłacalne dla mnie. A nie wiem też ile wołów się opłaca dołożyć, czy taki jeden wół pod kamieniołomy wystarcza, czy jednak by się przydało więcej. Na pewno więcej jedzenia mi się przyda na później, więc jakąś nie przeliczę, czy ja bym chciał, to bym chciał. Te dwa sobie walniemy, dobra, tutaj dam. Iwo mam, czy ja bym potrzebował jakieś karczmy? Chyba tak. Tam sobie karczmy walniemy. No dobrze, że tutaj mają zasięg. Dobrze, że ci łucznicy na mnie nie mają zasięgu. To by było trochę irytujące, jakby oni mi strzelali po moich łucznikach. Powiem, że nie. Ale powiem wam tak, że rzecz, która mi przeszkadza jeszcze, to jak wyglądają te postacie. W sensie chodzi mi o te postacie, co tutaj się pojawiają. Tak to mi irytuje. Oni wyglądają, jakby byli z plasteliny ulepieni. Serio. Wiadomo, jest gra, są rzeczy na minus, są rzeczy na plus, trochę się już do niej przekonałem, ale jeszcze są takie rzeczy, które no tak Brakuje niestety broni, chyba już się nie panie. naprawią. Gotowi, panie! Obsadzić strzelnicę! Ten warsztat to będzie dzieci, on coś robi innego poza tymi tarczami, czy to co tam było? Chyba nie, nie widziałem jeszcze, żeby tutaj, mam nadzieję, że katapultą mi nagle nie wyjedzie. Mogę przyspieszyć? Chyba mogę. Tutaj z podatków mogę korzystać. Karczmy mamy. Dobra, to sobie ustawimy większe. Może nawet... Nie, dobra, większych nie będę robił. Tutaj też mi ktoś wytłumaczył, popytałem, co ten sierżant sztabowy robi. To mi ktoś właśnie tam pisał, że on jakieś tam buffy daje do jednostek. Zapłacisz mi za to! Zapłacisz bardzo drogo! Ale za co? Co ty się już do mnie czepiasz? Ja nic nie zrobiłem nawet. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Drugim? Jak to drugim? Ja nie chcę być drugim. Teraz sobie porobimy więcej kuszników. Czy łucznicy byliby dobrzy? Też spodobała mi się ta jednostka, bo nie wiem jeszcze właśnie, które jednostki są w miarę dobre, a które nie. Tutaj w tej kampanii szkoleniowej Tibi grałem i oni są całkiem nieźli, bo to jest łucznik, ale też ma miecz i w sumie może być dobry na walkę wręcz.
bronią białą tutaj, więc to też jest fajna i ciekawa jednostka. Kuszę w dłoń, psy! Ja w ogóle tutaj mogę gdzieś rudę zbierać? Chyba nie mogę. Ja mu to mogę poniszczyć, to coś? Rozkazy, panie. Na nich! W teorii mogę. Czy on w ogóle z tego korzysta? No chyba nie korzysta z tego. Żaden problem, panie. Na nich! Skończmy z nimi, ludzie. Tak jest, panie. Więc w sumie, tak jak ostatnio miałem do was pytania, tak możecie w tym odcinku też mi na dwa odpowiedzieć. Po pierwsze, czy da się zmienić tak, bo ja sprawdzałem w opcjach i nie widziałem. Czy da się tutaj w ogóle zmienić, żeby się klikało lewym przyciskiem myszy, czy jest jakaś opcja, bo nie widziałem. I czy druga opcja jakaś jest taka, żeby... Nie opcja, tylko czy... Które jednostki warto jest robić, bo... Nie mam zielonego pojęcia, co tu jest warte robienia, a co nie jest warte robienia jeszcze, bo patrzę na te jednostki, na przykład arabskie, i widzę, że są asasyni, ale czy są tak samo fajni jak w tamtej twierdzy, nie wiem. Czy tutaj miotacze są dobrzy, czy ten wirujący derwisz, kim on w ogóle jest, co oni robią i co robi nadzorca? Co tu jest dobry? Ciężko powiedzieć. Dobra, może jednego tego byśmy sobie dali, tego dam na wieżę. Atakują wojska szczura. Zdrowiciel niech leczy. A w sumie pieniądze mam, to mogę troszkę przyspieszyć. Będziemy przecież ze szczurem się męczyć nie wiadomo jak długo. Ja zrobiłem, co ja kliknąłem teraz? Samych kuszników, żeby wychodzili, dobra. Wiadomość od szczura. Mówiono mi, że zwycięstwo jest pewne. Jak to się mogło stać? To ja nie wiem, ty mnie pytasz? Dobra, widzę, że z podatków mam całkiem nieźle tam. Plus 15 z jedzenia, plus 8 z browaru, więc mogę sobie podatki zwiększyć jeszcze. Brakuje broni, panie. Wiem jakąś armię. No i to jest jeszcze mój problem, że nie wiem jak ten zamek jest mocny. Widzę tutaj tylko raz, dwa, trzy, czterech łuczników, ale jak on ma na mnie zasięg już stąd i mnie zacznie obijać, wiem ile potrzebuje jednostek, ale no coś tam będziemy musieli pewnie skombinować. Może asasynami wespniemy się jakoś na te mury? Mu też tam wyczyścimy, kuszników zbiorę, asasynów zbiorę. Będzie dobra opcja. Mamy pieniądze, to korzystamy. Właśnie tak. Nic wiadomo, najlepsza jednostka. Lecimy. Którym jesteś. No co obrażasz od razu, ty, toksiku jeden? Rozkazy, panie. Wyruszać! Raz, raz, raz. Was zostawię do obrony. Ciebie też sobie wezmę, chodź tutaj dołączysz do ekipy. Żeby tylko jeszcze tamci by mnie zaczęli strzelać. Dobra, jakiś asasynów może bym zrobił. Jeszcze kuszników mogę, to zrobię. Z życiem! Bo on widzę, że samych rekrutów wysyła. Też podoba mi się ta jednostka, w sensie ci rekruci. Że to jest taka jednostka, która... Jak coś potrzebujesz na szybko, to możesz ich zrobić, nie potrzebujesz żadnej broni. Tak samo jak masz obozy najemników, to tak samo coś dali do koszar. Też fajne w sumie. Całkiem niezłe. Dobra, jeszcze zakupimy. Mamy pieniądze, to jeszcze starczy. Panie? Pięciu na pewno. Dobra, i teraz asesynów. Brakuje rekrutów, panie. To jest szczurek, no to nie może być chyba za mocny. Musimy tutaj jakoś sobie z nim poradzić. Do czego są w ogóle świece tutaj? Czy one są do czegoś konkretnego? To w sumie też możecie mi dać znać. Wiadomo, do czego służą normalnie świece, ale czy tutaj jest to do czegoś specjalnego? Czy to ma jakieś zastosowanie? Nie mam pojęcia. Dobra, podatki zmniejszymy, bo tam troszkę spadło, widzę. Dobra, asesynów jeszcze więcej. I widziałem, że ta jednostka jest całkiem mocna, bo w kampanii szkoleniowej takich 3-4 mi podjechało, to moi uczniowie się tak z nimi męczyli, że masakra. Dobra, was pod dwójeczkę. Dobra, chyba... A, jeszcze was wszystkich nie mam. Z życiem! Ja też wezmę. Dobra, idziemy. Chyba wystarczy taka ekipa, mam nadzieję. Trzymać szyk! Wiadomość od szczura. Bron już ma zasięg, a moi jeszcze nie mają. Zapłacisz bardzo drogo. I teren jest naprawdę bardzo mocny. Trzymać kuszę. Tamtego rozwalcie.
On ma jeszcze jakieś pieniądze, on ma jeszcze kasę, więc on może dokładać te jednostki, to jest najgorsze. Na ramię, broń! Dobra, podejdziemy sobie tak, żeby jeszcze nie wszyscy tutaj mieli na nas zasięg. Medyku. Dasz się. Raz, raz, raz. Wyruszamy. Wy wystarczycie. Ładnie obstrzelać wszystkich. Trzymać szyk. Ktoś jeszcze we mnie strzela, tam z góry we mnie strzelają. Ja mogę stąd przejść prosto tam na siedzibę? Jesteśmy atakowani. Dobra, spinajcie się. Czemu nie wchodzicie? Co wy robicie? Nie marnować bełtów? Dobra, oni chyba nie ogarniają, albo ja nie ogarniam. Oni mi zeszli schodami. Chciałem, żeby tutaj weszli, ale chyba ta siedziba nie jest tak połączona, żeby to zadziałało tak, jak myślałem. Dobra, zrobimy inaczej. Wezmę was. Blokujemy mu bramę, żeby nie wychodził tymi jednostkami. To jest dobry pomysł. To nie bramy nie zamykają się? Brama sama nie zamyka? A, no to chyba nie. Bo to ustawia was tutaj w takim razie. Brama się chyba jednak nie zamyka. Można i tak. Brakuje broni. Kuszników jeszcze dorobimy jak możemy. Kuszę w dłoń. Chcę was tam, żebyście wspierali. A mój medyk? Zginął, poległ. Kuszę w dłoń, psy! Czy radę w nich tam trafić? Średnio. Z życiem! Jakieś jednostki, dobra, sprawdzimy może zbrojnych w takim razie. Rabski miecznik. Brakuje chłopów, panie. Brakuje broni, panie. Dobra, idziemy. Panie? Bro, już nie powinien mieć pieniędzy. Ktoś tam jeszcze ma, jakąś resztkę. Chyba przejdziemy tam bramą, nie będzie lepszego miejsca. Knek ci na rozkaz. Jak każesz, panie. Na nich! Żaden problem, panie. Gotowi, panie. Nachnu nukaty lubi się zia. Nam subuło. Broni byli całkiem mocni, bo pamiętam, że moi uczniowie też mieli z nimi problemy. Trzeba było kuszników robić. Żebym cię nie oglądał, ty parszywy. A chyba po prostu lorda wystrzelałem. A no tak, 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 też chyba można, spoko. Zapomniałem, że to przecież też jest opcją. Dobra, ale nie, no te wyglądy tych postaci to jest tylko... Z plasteliny są zrobieni, no. Ale przekonuję się, jestem na dobrej drodze do tego, żeby... by polubić tę grę, naprawdę. Może polubię, więc tutaj dajcie mi tylko jeszcze znać, proszę, czy da się klikać lewym przyciskiem myszy, tak jak to jest normalnie w twierdzy. Jakie jednostki są warte robienia, co jest dobre, a co nie jest dobre. To byście mi mogli tylko dać znać, no i to by było chyba na tyle. Tutaj żadnych innych pytań nie mam. To, co chciałem najbardziej wiedzieć, czyli przede wszystkim obracanie ekranu, też mi powiedzieliście, co mi bardzo ułatwiło tą grę, no i sprawiło, że jednak mi się całkiem nawet przyjemnie w to gra. Więc tak dla relaksu, jak mówiłem, będzie się to pojawiało raz na tydzień. Nie wiem, czy jakiś konkretny dzień na to zrobimy, po prostu będę pewnie randomowo, kiedy to zrobię, to wrzucę. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Widzimy się z kolejnym odcinkiem już jutro o 10:00. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.